Jestem w Karmelu 18 lat. Pochwalony Jezus Chrystus, pozdrawiam ze Słowenska. Poproszono mnie, żebym powiedział parę słów o swoim powołaniu. I właściwie zastanawiałem się, czy jest coś, o czym mogę mówić. Ale chyba jest to jedno z takich powołań, które jest powołaniem zwyczajnym. Po prostu przyszła myśl pójść zobaczyć. Myślę, że to jest zdanie z Ewangelii, które by pasowało do tego powołania. Chodź i zobacz. A oni zostali. Co robię teraz? No właśnie tak jak na początku zaznaczyłem, jestem na Słowacji. Jestem tu już 10 lat, co upłynęło bardzo szybko. To jest moje wrażenie, właśnie taka krótka refleksja z teraz, jak wracam pamięcią do pierwszych chwil. Na pewno było to zaskoczenie z jednej strony, że Słowacja jest taka podobna do Polski, a z drugiej strony jest zupełnie inna, więc musiałem się uczyć myślenia i pod względem ludzkim, i pod względem religii, wiary. Co robię teraz? Głównie spowiadam. Spowiadam w katedrze i spowiadam w klasztorze, ponieważ te rzeczy jakoś się łączą, ponieważ po krótkim spowiadaniu w katedrze dostajemy dość dużo pytań, czy możemy przyjść na rozmowę, porozmawiać, zapytać się o coś, wyjaśnić. I myślę, że to jest okazja do nauczenia kogoś modlitwy albo do podzielenia się pewnym doświadczeniem. Pozdrawiam wszystkich, którzy przeżywają swoją wiarę w prostocie i w zwyczajności. Z Panem Bogiem.